Dzień dobry, witamy. Nowidzionek mamy. Wtoreczek mamy. Do śniadanka siadamy. O, tak wygląda nasze śniadanko. Hop, 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 hop. Kawka z lodem robiona przez Lucy. I co? I zajadamy i idziemy się przejść. Potem poopowiadamy wszystko, co chcieliśmy się dowiedzieć na temat tego osiedla czy tego regionu. Już się dowiedzieliśmy. Mamy już swoją decyzję i już ją podjęliśmy. Zrobiliśmy to zdecydowanie szybciej niż nam się wydawało, ale ze względu, że jeszcze mamy tu 3 dni, bo czekamy na naszą wizę do Wietnamu, bo musimy wyjechać z Kambodży i wjechać, ale to zaraz po śniadanku i się przejdziemy tam dalej, zobaczymy co mają, bo jest ładna pogoda i tyle. No i dobra, po śniadanku mały spacerek, przejdziemy się tutaj, to się nazywa Europark tak zwany. Bo nie wiem kiedy tu wrócimy, więc postanowiliśmy sobie zajrzeć jak to wygląda. I tak to wygląda. Czy nie uważacie, że jest to takie trochę europejskie? Te wszystkie takie kopuły, filary, cały ten budynek. Nie wiem, nigdzie nie widzimy, żeby była jakaś strzałka wejście czy coś. Więc to chyba po prostu trzeba tak obejść sobie. Jak się chce. It does look like some European, no. For me it reminds me the museum. Do you remember museum in Barcelona? In the Montjuïc? Yeah. Yeah. Yeah, something like it. Yeah. No dobra, to nie wyjdziemy, nie zobaczymy. Przybiegła pani ochroniarz i mówi, że jest zamknięte i zakaz wyjścia. I nie można zobaczyć co tam jest, coś tam się skrywa. No okej, okay. We can go there. No dobra, lecimy z tym. Także nie pokażemy jak to wygląda, bo zakaz wjazdu jest. No to dobra, no to co? Co mogę powiedzieć? Po spędzeniu, how long we are here? 4 days or something? 3-4 dni. So what we decided, we're not gonna be here, no? For now. For yeah, now. Compared to the condition, it's too expensive. Yeah. To living. Yes. With the same price, it's better to go to Siem Reap. Anyway, if you're sitting in one place, you need to calm down, keep educated, like, yeah. And also we have to care about our condition also. Yeah. For a long time we abandoned ourselves. Yeah. We need some privacy. No nic, no. Stwierdziliśmy jednak, że na razie tutaj nic nie będziemy wynajmować, próbować, robić czegoś, bo nie ma to zdecydowanie w ogóle jakiegoś sensu. Porównując do cen i do ile ludzi tu jest, to nic tu nie ma, po prostu. Nie ma, w ogóle to, no nie ma, no nie kalkuluje się to na, żeby tu cokolwiek, wiecie, otwierać, robić i przygotowywać, bo po prostu to nie jest miejsce teraz. O, czekajcie, wejdę, to jest z drugiej strony mniej więcej. Tu jest some opera of Sydney. Some kind of, very big. No takie coś. And this is another keep eye on the stairs, he cannot come. Tak to mniej więcej wygląda. Taki pareczek zrobili. No Chrysta. They make nice, no. Denis? Mhm, some kind of. This one is a Big Ben. Była jakaś brama, no tak to wygląda. Taki tema park about the Europe, no? Yeah. Similar like this Danang. Yeah. Yeah, this is the typical imagination of these Asian people. How Europe look, eh? Yeah. This kind of look, the canal. Uh-huh. This part is the like some Dutch. Yeah. Also. No, tak to wygląda.
No nie wiem, co mi to przypomina. Austria? Niemcy? O, jaka rodzinka sobie siedzi w cieniu. That is Belgium. Yeah, this one was almost a hundred. Mm-hmm. This is also, I saw some. Oh, France. No, oh, there is Holland, this bridge. You can see like Deutsch bridge over there. Like, what was the name of this town? Haarlem? Haarlem? Mm-hmm. Yeah, maybe. I mean, generally, it is in Haarlem, next to the train station. For you, was so long time ago to visit Haarlem. Yeah, you see the windmill. Let's pass it. At... Oh, they really make good. Big, big attraction for the tourists, no? But open something here can be a little too depends on the tourist. Very depends of tourists. Yeah, looks so good on the other side. But if you have some restaurant here, bakery, coffee, look nice. Oh, in Phnom Penh can be very good attraction. A lot of people can come in with the babies. No, Holland, I tell you, this bridge, this windmill. Like this. Oh. No i doszliśmy do wieży Eiffel. Nie wiem, to tamto. Nie wiem, czy ją widać. Hey, they supposed to make taras here. It's almost here, it's finished and we can go back. Home time. No dobra, i wracamy teraz drugą stroną. Do środka tam wejść nie wolno. Tak. Zrobione fajnie. No co z tego, jak jest pusto, nie ma tu żywej duszy. No dobra, wracając, dlaczego tutaj nic nie bierzemy? Bo po paru dniach doszliśmy do wniosku, że miejsca te, shophouse'y, no one są ładne, duże i takie, no co, fajne okolice, cicha, nowa, zorganizowana, tylko nie ma tu naszej grupy docelowej. Jeśli chcemy otworzyć biznes, na którym mamy tam swoją wizję, który jest związany z kawą, specialty coffee, to po prostu nie jest to dobre w tym miejscu. Nie ma tu odpowiednich ludzi, którzy mogliby przychodzić do nas, tak? I dać nam, nie wiem, przeżyć, tak? Jest to w ogóle totalnie bez sensu na chwilę obecną, naszym zdaniem. Przyjedziemy tu za pół roku, czy też za rok i zobaczymy, jak ten osiedle się rozwinęło, czy się otworzyło więcej miejsc, czy też mieszka więcej ludzi i tak dalej, i tak dalej. No po prostu na chwilę obecną jest to dla nas niepotrzebny koszt, który obciąży nasze po prostu budżet. Więc zdecydowaliśmy jechać się stąd. Pojedziemy do Siem Reap. Tam zostaniemy parę miesięcy, pół roku. Zobaczymy, jak to wygląda. I albo tam może zostaniemy i otworzymy, albo wrócimy do Phnom Penh. No i w Phnom Penh, jak będziemy coś otwierać, jak będziemy coś robić, to tylko i wyłącznie raczej w centrum, na chwilę obecną. Tylko i wyłącznie centrum BKK One i nic innego nas nie interesuje. Tutaj to nie jest to, co my chcemy. Też poznaliśmy takiego fajnego człowieka z Australii, który siedzi w tym biznesie już od 10 lat. 6 lat w Australii, 4 lata w Kambodży. I też mieliśmy z nim wczoraj fajną rozmowę. No i też nam powiedział, no to co chcemy tu otworzyć, to jeszcze nie jest czas. On ma tą taką ala kawiarnię, ale to nie jest jego główny biznes. On tam się zajmuje zupełnie innymi rzeczami, takimi jak szkoleniem baristów i takim, nie wiem, doradztwem dla tych wielkich korporacji jak Brown Cafe i tak dalej. I on mówi, no on ma tą specialty coffee. Ale to jak raz w miesiącu ktoś przyjdzie i ją kupi, to tyle, no nic więcej. Oni zupełnie piją inną kawę, w ogóle jest
zupełnie inna mentalność, to jeszcze nie są na tym poziomie, żeby taką kawę tutaj sprzedawać, serwować. I po prostu, no. Fajnie, że go poznaliśmy. Utrzymamy z nim jak najlepszy kontakt, będziemy się starać. Ale ten. Czekaj, zobaczyliśmy fajny żylandorik, dekorację taką związaną, widzicie? Jak ziarna kawy. Ciekawe. No dobra. Dobra, lecimy dalej. No i tyle. I taka to relacja. Zwijamy się z Phnom Penh. Teraz będziemy jechać, w piątek musimy w ogóle wyjechać z Kambodży. Bo co? No bo wyrobiliśmy sobie złą wizę. Wyrobiliśmy wizę turystyczną, której nie możemy zmienić na wizę biznesową. Nie możemy jej po prostu przedłużyć. Możemy ją przedłużyć jako turystyczna chyba tam na jeszcze kolejny miesiąc i to wszystko. Także musimy wyjechać z Kambodży, wyrobić wizę biznesową i musimy wjechać. Także w piątek wyjeżdżamy do Wietnamu. Czekamy teraz na wizę do Wietnamu. W piątek wyjeżdżamy. I za tydzień wracamy z powrotem do Kambodży już na wizie biznesowej, ale już pojedziemy pewnie prosto do Siem Reap i tak dalej, i tak dalej. No, brown coffee. No dobra, postanowiliśmy wejść do środka, zobaczyć jak wygląda w środku. No co, ładna, przestrzenna kawiarnia, brown cafe. No, przejście przez ulicę. Motor kafe. Korean barbecue. Faris baguette. Aha, są big company, no. Ten pas. And you can see it's next to the road, but it's empty also, nobody's stop for rent something. No, tu jesteśmy w jakimś też chyba nowy projekt, jakiś niby centrum handlowe takie, nie wiem jak to nazwać, co to będzie, ale no co. Puste, nic tu nie ma, nic tu się nie dzieje. Niby fajnie zaprojektowane to wszystko. Ładnie restauracje. Nic do wynajęcia jeszcze są, niepodokończane. Po drugiej stronie też. Jeszcze większość puste i do tego pewnie w nocy tylko, znaczy w nocy, wieczorem przyjdą na kolację. Co ono będę, wiesz? Nie, downstairs, nie? Także no, to jest. Wrócimy tu za pół roku, za rok, zobaczymy jak to się rozwinęła ta dzielnica, ten rejon. Dla nas nie warto jeszcze tu wchodzić. Takie place my. Coś tu wynajmiemy i będziemy siedzieć tacy w polu. Może raz na jakiś czas ktoś przyjdzie na kawę czy coś. Nie ma tu w ogóle żadnego sensu dla nas. Jeszcze, widzicie pole. To wszystko niby projekt ma być, tak? To mają dobudować aż tam do tego miasta. Kiedy to będzie? To już starym zgredem już będę, jak to pokończę. A jak... No it is for rent for some people. Just rough, been searching clients or here. Yeah, just some taras, yeah? Also, let's see, waiting for the people, no? Oh, somebody lay down on the hump. This place is good for no, with taras like this, no? Oh, this one, no? Yeah, or it was before. It was too fast. Used to be some restaurant, a few of them. Yeah. But they say, okay.
Nie. Aha. To wiem, to go będę. Nie, no nie dosyć ładło z something, nie? No, same as old project failed out, no. They don't have people. Okay, I'm going to go back.